Se volgang. Wiorę sobie bucha. Se volgang. Biznes obiegł zdyla. Se volgang. Lubię tą koszulkę, ale fajny napis, ale poczekajcie. Raz, dwa, trzy. O, mój ulubiony zespół. Ale nie, poczekajcie. Raz, dwa, trzy. O, Francja elegancja. Teraz to można wystąpić. Mianowicie wystroiłem się na picie. Siemano, z tej strony Sebol. Tak, to ja. Dzisiaj przetestujemy sobie taką rzecz, a mianowicie widz poprosił, żebym przetestował nowość od firmy Żywiec Zdrój. Sparkless, woda gazowana. W puszkach, woda gazowana w puszkach. Ale ja, czego to nie wymyślą. Zaraz się widzimy na teście tych wód. Gazowanych oczywiście, ale wód, a nie wód w sensie, że wódki. Mianowicie wystroiłem się na picie. Co będziemy pić? Wodę gazowaną. Sparkless, woda gazowana. Mamy smak, tak. I nuta limonki, i nuta mięty. Woda gazowana. Sparkless. Jak to wygląda w ogóle? Zaraz przetestujemy, zobaczymy. Ale się zacznijmy od tej miętowej, bo ta podobno jest lepsza. Znaczy taką miałem w ogóle przetestować, ale wziąłem już dwie rodzaje. Zapach? Nie wiem. Gaz jest. Troszkę weźmy, bo nie wiadomo, jak to będzie. Biała, zwykła woda, biała. Uła. Nie, miętowa. Paskudna dla mnie. Paskudna jest ta miętowa. W sensie smakuje jak i pachnie jak pasta do zębów, ale taka ostra. Paskudna ta woda. No. Nie. Takiego gorszego śmieciwa od tego to ja nie piję chyba. Wody gazowane nie piję. To ma najgorsza woda, jaką gazowaną w życiu piłem. To w ogóle jedna ocena za to, że w ogóle to jest wypuszczone na rynek. Może mieli pomysł po prostu, jak ktoś lubi taką miętę. Proszę bardzo. Limonka. No, to może być ładne. Ładny zapach. Myślałem, że będzie żółtawe trochę, bo limonka. Inny kolor, a to białe wszystko. Green Lime. Bez cukru, słodzików, kalorii i konserwantów. No. Sok z cytryn z zakręconego soku. Woda 97% i 2,2% jest soku cytrynowego. I smakuje to. Czuję się dziwnie, jak to piję. Mianowicie... Jest to 100 razy lepsze niż tamto. Tamto to w ogóle. A gdzie ta limonka jest? Może ja z puszki wypiję. Limonki tak nie wyczuwać. No gaz jest, woda jest. Gorzkawe lekkości. Limonka jest, bo jest lekki posmak. Ale... Może dobrze, że taki mały jest posmak. Też tego fanem bym nie był. Piątkę dam ocenę, bo jest takie w miarę neutralne, że jest to woda gazowana z dodatkiem jakiegoś posmaku limonki. Ja nie lubię wody gazowanej, to dlatego może nie idzie. Więc nie wiem. To był test Żywiec Zdrój, Sparkless, woda gazowana w puszce. To jest jedynka, bo to w ogóle tylko, że wypuścili, żeby mieli pomysł. To piątka, bo jest takie neutralne właśnie. Nic więcej.
Nic nie będę o tym więcej opowiadał. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love.